Jezu, gównany ran, niepotrzebnie. Jak nie da mi rózg na start gry, to muszę resetować. Jak nie da mi trzech rózg po pierwszej fali. Life. Żebym miał tu trzy rózgi chociaż, albo cztery. To reset. Prawda? Streamerem? Nie. Ten mag, on ma potencjał. Magma potencjał. Zbieranko, rózga, dobrze. Gierka sucha? Fajnie, nawet fajnie, dobra. Giereczka sucha. Gówno postać, ma potencjał mag. Wydaje mi się, że on w lejcie może być mega silny. Tylko trzeba mieć farta. Tam 56 miałem w tym ranie, a i tak nie miałem farta, więc Luis z tym fartem. Kurde, skrzynki nie dał. Zbieranie na razie. Zbieranko, bo to drogi build. Palisz całą mapę w late. No dlatego warto w zbieranie i się fidować w ten sposób. Tym magiem za bardzo cleara się nie da zwiększyć samym tym, że sobie dodasz skilla w jednego czy coś takiego. Tym trzeba grać full pod late'a, zbieranko i będzie oro, tak myślę. I żywioły? Ta! I zbieranie kolejne. I tyle. Rózga? Szmatławcu pieprzony. Wieżyczki w late palą dużo. Jakie w dupę wieżyczki znowu? Co ty? Czemu ja w trzy rózgi nadal, o co chodzi? Uniki czy zbieranie szukać? Dobra, uniki. No już nie daje. Już nie daje rózg. Co za szmaciana w dupę gra. Co za pieprzona w dupę zapluta gównem gra. Wieżyczka plus kiełbasa oro. Ma jakiś sens to co mówisz, ale no nie wiem. Wieżyczka, kiełbasa to pod wszystko co dużo, co szybko bije jest okej. Ja zawsze kiełbasy w sumie gram. Na szybkich buildach. Jezu, już dead. Ja pierdolę. Znaczy ten mag to jest w dupę se można go wsadzić. Ja pierdolę. Ten mag to jest taki w dupę łachmyta, że to jest luj. Nie mogę. No taki łachmyta pieprzony, że to jest luj. Jezu, rózgę skipnąłem. Ja pierdzielę, rózgę skipnąłem. Ja pierdzielę, rózgę. Już wypieprzony. Nie, ja nie gram tym pieprzeńcem. Oszaleję. Przysięgam ci, że zaraz oszaleję. Ten łachmyta pieprzony brodaty mnie irytuje, rozumiesz? Nie da się nic pieprzyć. Old gay tyle, no old gay loj. Nie wiem po co to grać, żeby to oddawało tego maga.
To ta gra nie jest pod magów zrobiona, no i tyle. Luj, zbieranie. Pieprzyć. Szukajmy rózgę. Których i tak nie będzie. Ty albo koso błyskawic tego maga. Ale nie, to już wcześniej gadałem, czy pod to iść. W sumie niby to się kombi z tym. Może węża. To nie ma sensu. Nie ma sens. Ty, to ma sens, bo więcej ludzi się podpali. Ta. Pod co? Pod życiową pułapkę, pukawkę 12-rękim? Ej, ciekawy pomysł, tak szczerze. Czemu, powiedz mi, czemu ja nic nie biję tym magiem? Mag nie powinien być potężny? Że biję po 20. Ja nie zabiję jednego moba, no nie mogę. Pieprzyć tego maga brudnego. Ścierwem nic nie zadaje. Nie no, wierzę, po prostu cały czas się mag ma ciężkie irli i tyle. Oby tak było. Oby tak było, że mag ma tylko ciężkie irli, a potem robi oro. Cały czas zbieranie pakuje. Cały czas pakuje w zbieranie. Mam 50 zbierania na tym brudnym magu. 4 różdżki. 0 obrażeń od żywiołów, bo nic nie leci pod to, nic! Ale masz rację, nic nie bije też przez to, że nie mam obrażeń od żywiołów, to prawda. Tylko zobacz, no, nie leci. Tą bandaną chyba więcej ich palę, nie? Działa nawet ta bandana. Lepszy clear teraz jest. Może ten mag serio będzie oddawał? Trochę zaczynam w niego wierzyć. Powoli wierzę. Obym się nie zawiódł. Regeneracje w końcu, co? Nie mam żadnej. Nie wiem, czy tą świnkę lecieć. Ten mag jest chyba za drogi, żeby świnkę lecieć. Luj, wziąłem. Wziąłem, trudno. Trudno, wziąłem. Dobra, grajmy. Może oto. Wezmę to. 5 rózg na pierwszym levelu. Przecież to jest ścierwo build. Wszystkie rózgi na pierwszym levelu w 9 fali. Ale dobra, zobacz, nawet ładnie czyści przez tą bandanę. Co? Jestem. Co? Jestem na 2 hity? Nie no, dupa. Ja się kładę zaraz do spania. To jest pieprzenie. Daj mi to podnieść, bo oszaleję. I tak 80 nie podniosłem, aleluj. 5 HP, 1 regeneracji bierzemy. Obrażenia od żywiołów czy regeneracja? Luj, obrażenia, bo nie on cleara. Zbieranie, luj, 70 zbierania. 80 zbierania, tupe mag farmer. To jest mnich.
Siedzi tylko i farmi pomidory, żeby mieli co jeść, te bruda. Znaczy, nieważne. Nie mogę tak mówić. Ty, te oczy mogą podpalać? Kiełbasą? Przetestujemy. Dobra, jest 6. W końcu. Obrażenie od żywiołów. A teraz nie będzie bossa. Boże, ja czyszczę konto. A mam świnkę. Boss w 12. No i dowiemy się, czy to podpalać może, czy nie. Nie dowiemy. Ej, clear? Szczerze? Nawet. Jak na 10. falę? Co myślicie? Podpalają oczy? Okej. Okay. Nie podpalają? Aha. Podzielone opinie widzę. Okej. Okay. Cześć, jak ja się mam leczyć? A 11 mamy tego. Paparegana, okej. Okay. Dobra, clear się chyba skończył. Dead game. Dajcie mi coś podnieść, bo oszaleję, proszę. Dzięki. Obrażenie od żywiołów czy HP? Luj. Musimy iść w obrażenia, bo nie mam cleara. Musimy. Raz. Obrażenie od żywiołów 5. Ale zasięg podnoszenia będzie ujemny. Muszę to iść. Musiałem to iść, bo nie mam DMG, nie? I wszystkie rózgi są na pierwszym levelu. No, tragedia. Ma mega potencjał ten mag, bo widzę to. Ten clearek jest nawet niezły, jak na to, że mamy słabe DMG, ale... Ale nie wiem, czy dotrwam do late'a. O Boże, jakiego gonga dostałem. Proszę, nie. Boże, gdzie HP? Co? Jeprzyć. Nie podniosę. Setki nie podniosę, miluj. Zbieranie? HP, dobra, niech będzie, ja pierdź. Miotacz ognia, ale już raz próbowaliśmy pod miotacz ognia grać. Nie oddawało. Już raz próbowaliśmy, nie oddawało fest. No nie mogę to pod to grać, bo to nie oddaje. No ale nie no, nie wiem. Nie odda, grałem pod to już, nie odda. Pieprzyć. Muszę wszystko wydać. Miotacze ognia. Dacie mi gówna pieprzone. Coś co... na przykład różdżki? Czy nie bardzo? Nie? Okej. Okay. Serio nie dadzą różdżek. Ja pierdzielę. No oszalej. Tupe oszalej jest tam grom. No nie dają. No nie ma różdżek. Są różdżki max level 1 chyba. Ognisko? A ono daje tego. A sorry. Ja jej zawsze skipuję. Czy zawsze? No nie zawsze, ale często. Ale i tak DMG ogólnie jakieś tam mamy. Dobra, boss. A nie, to nie boss. To elitarna fala. W sumie mogłem aż tak się nie wysypywać z kasy jednak. Chociaż nie wiem, czy ja to przeżyję i tak. O ja pierdziel, no raczej dead.
Ja nic nie biję, w dupę, ten mag jest takim ścierwem. Dobra, coś bije. Ale ja nie podnoszę itemów w ogóle z ziemi. Bo nie mam jak. Na pałę! Dobra, 700 mamy, okej. Ale gówno pieprzone, nie na magu, to nie na magu. Ja pierdziele, no co wydajecie? Nic? Ty, a powiedz mi... Czemu takie gówno... Gdzie są różdżki w dupę? Nie da się lepszej różdżki niż level 1? W tej grze? Jak to wygląda? Ja mam full różdżki, nie daję różdżek. Po ile się palą? Po 40? Robloxa, jutro. W sensie no dziś już, tak, bo jest środa. Ale o 17 odpalam i wtedy będzie Roblox dalej. Będzie Robloxik, będzie. Ty, nawet ładnie. Za 6 zbierania, pieprzyć cię. Pieprzyćcie. Unik czy regeneracja? Max HP, regeneracja, wysysanie z obrażenia, szybkość, unik, pancerz, szczęście. Weźmy wszystko. Jezu, różdżka, nie wierzę w to. Może wypaść różdżka w tej grze. Wiedziałeś? Chyba nagram na YouTube Shorts ciekawostkę. Wiedziałeś, że może być różdżka level 2 Brotato? Niesamowita ciekawostka. O kurde, wiedziałeś, że Brotato może być różdżka level 3? Ciekawe, nie? O kurde, wiedziałeś, że Brotato teraz się obudzili w 14 fali. No to ja nie wiem, czy to przetrwam. Bo teraz jest elitarna fala. To chyba będzie więcej mobów, czy jak to wygląda? No z tą bandaną ta różdżka jest całkiem przyjemna, ale zobaczymy. Kurde, ile mobów idzie, ty. Co jest? My to klirujemy. O co w dupę chodzi? Dajemy radę to klirować. Ty, o co chodzi? Ty, co się dzieje? Ten build to daje? Czyżby mag... Słabe early moc... O kurde, 240. 240 niepodniesionych. Mniej wrogów się przyda na tym magu. 17 boss, czyli do 17 starajmy się mało wydawać, bo jest ta. Jak ona się nazywa? Świnka. Pig. I ten clear przyjemny nawet. Choć 3 mobów nie ma. Co jest w dupa?
Whip detected. Mag to jest whip detected? W sumie masz rację. Whipy się aż boją wejść na streama o tej godzinie. Co jest? Ile ta gra kosztuje na Steamie? Jest. Niestety na NB nie ma. Chyba dwie dychy. Coś takiego. Nieprawda jestem? Okej. Okay. Jeden. Weź. Szybkość? Nie no, szybkość duża. Unik bym wziął. Albo to. Weźmy unik. O kurde, o ja pierdziele, zarąbiste. HP. Jak jest 50%, podwojona jest regeneracja i plus 3 regeneracji. Piękne. Ej, właśnie się zastanawiam. Minigun z ziemniakiem? Ej. Ty wezmę tego minigana, wezmę go. Chyba test, no, test. Oficjalny test. Oficjalny test, minigun plus. Nie ziemniak, sorry, kiełbasa. Johnny test, no. Tego nie biorę, bo na magu trzeba bardziej uciekać. Nie chcę ich, żeby mnie doganiali. Dobra. Nie wziął miotacza ognia, wziął minigun. Grałem miotacz ognia, dlatego. Już testowałem, to ścierwo. Ale to ma sens, ten minigun. Bo on też nakłada podpalenie. Tak jak różdżka, takie samo. Tylko jest na to 25% szansy, czy tam 50%. No ale przy takim attack speedzie to w sumie cały czas je nakłada. Plus bandana. W teorii to oddaje. W praktyce zaraz się dowiemy, czy przetrwam falę. Ale clear na razie jest. Bardzo mocny. Tylko jak na 16 falę. Co jest w dół? Armor ja mi teraz poszedł. Jest bardzo dobrze. Zasięg. Mamy ujemny zasięg. Chyba wezmę. Ten zasięg czasem potrafi zirytować. Weźmy max różdżkę. No, na ledwo co zwiększa. A nie, razy 6 jest. Okej. Okay. Ty czekaj, tamten item chyba. Kurde, nie wiem czy nie skipnąłem dobrego itema. Nie jestem pewny. Jeszcze raz. W sumie wszystko tutaj, ale co najlepiej na teraz? Chyba wąż. Tak? Bug skipnąłeś, no właśnie. Trochę lipa. Odda? To mało bije, bo to jest bardziej na grupowe walki, to trochę jak z procą. Ty, no żeby lipy nie było. Ale bossa chyba nie zabijemy, za mało DMG. Praktycznie go nie mam. No pół życia mu zbiłem, ale jest 20 sekund jeszcze. Nie no, nie uda się. Sadge. Za małe DMG. Ile minigun? Ale minigun bije kiełbasą, a nie DMG sam z siebie. On bije gówno, zobacz. Ty 9,5 zadał? To zadało 35 tysięcy. 35 tysięcy to zadało. Co?
Ty, moc jest w tym buildzie, o dziwo. Tylko 9,5k, bo to kiełbasą ma bić. Kiełbasa łącznie zadała. Już ci mówię, jak ją znajdę. 35k, czyli tyle co to w tej rundzie. Okay. A nie, to w tej rundzie też. Ale na bossy to nie jest build. Raczej bossów nie będziemy zabijać. Tych w następnej fali też chyba się nie uda. Bo to podpalanie jest za wolne. No to wygląda. Chyba żeby teraz obrażenia od żywiołów tak ostro wypadały. No to wtedy oddam. Ile mamy uniku? Dobiłbym te 60. Taki pewny build wtedy jest. 8 armora, ładnie. Teraz chyba nie wydajemy nic do 20. Chyba że coś będzie wypadało. Takiego na szybkości. Zbieranie 40. No ale na tym etapie gry to gówno da, bo to na jedną falę, więc nie biorę. No nic z tego. W sumie to... Nie, bo ja biję podpalaniem, a nie tym. Medyczna wieżyczka, ale leczy po jeden. To też jej nie biorę. Dobra. To build pod tanka. Ale clear ma nawet ładny. Nie ma co pieprzyć. Clear jest spoko. Tym magiem. Ale uniki potrzebuję. To jest taki full AOE build. Na pojedyncze moby jest średni, dlatego bossów nie zabijemy. Ale czyść. Golda. A ile zbierania? 150 zbierania na tym magu. Ja pierdziele. No to bardzo dało też. Nice. Dobrze, że nie odżywiał. Tego nie, bo to ostatnia fala. Różdżka. Tak. Minigun. Najlepszy będzie. Niepotrzebne nam to. Bo ja nic nie biję miniganem. To nic nie da, ten minigun. Ja biję kiełbasą na miniganie, a nie miniganem. Oczy. Unik 38, spoko. Wrażenie od żywiołów. Za regenerację, max HP, nie. Bug. No i wtedy go skipnąłem niestety. Dobra, 67 obrażeń z żywiołów. No bije to niby 83 razy 6. Nie wiem jak to działa. Czy to na 6 wrogów, czy jak to jest? Chyba na 6, na 6 wrogów. No nie bije to za dużo, tyle ci powiem, widzu. Tyle ci powiem, nie bije to za dużo. Ale zobaczymy, czy bossy się uda pokonać. O kurde, ucha lipa będzie. O ja pierdziele, no trzeba uciekać. Za mało bije. Za mało bije. Przetrwajmy to po prostu. Jak da radę. No niby po pół HP zbiłem już, ale no... Nie jest to chyba tyle, żeby pokonać ich. No. Za wolno, to trochę jak z tamtym bossem się biliśmy.
że też mu zbiłem tam pół HP czy 3/4, ale już z czasu by nie starczyło i tu jest to sama sytuacja. Wow! Ty bo lipa. Dobra. SG magiem. Dwa udane rany na jednym streamie. To jest unikatowy live. Jest prawie trzecia, ale trzeba jeszcze jeden ranik. Ale ładnie, ładnie. Odblokowaliśmy gromomiecz. No nawet spoko jest, ale... Ale no. Spoko, no. No mag taki... Kurde, liczyłem, że ten late będzie mocniejszy. On po prostu w miarę dobry clear, ale poza tym nic specjalnego. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!